skończeniu studiów, jak zamieszkałem w Nowej Hucie, zacząłem malować takimi farbami bardzo ostrymi, lakierami nitro. W pewnym momencie ja tam w tę płytę taką dźgnąłem nożem. Tam zacząłem robić już nie kolorystyczny obiekt, ale właśnie bardziej monochromatyczny. Wydało mi się, że to jest coś bardziej odpowiadającego temu, co ja odczuwam. Przytknąłem płomyk zapałki. Ta porżnięta przeze mnie płyta, po niej wędruje płomień ognia. Kształtuje właściwie już nie płaską powierzchnię, prawda, ale żłobi w niej. I potem mogłem to zamalować. Dowiedziałem się, co to jest struktura. To był początek moich tych, prawda, doświadczeń. Po pewnym czasie przygotowałem sobie pracę na papierze. Już nie takie żłobienie, tylko na płaszczyźnie, akwarele i papier. Dokonywałem właściwie jakby takiej przemieszczania się tej farby z miejsca na miejsce, prawda? Czyli właściwie także powstawał obraz, który się wyłaniał właściwie jakby tak też samoczynnie, prawda? Czyli nie ja byłem tym twórcą, prawda? Tylko sama przyroda. Kiedyś w nocy, lampa naftowa z tym szkiełkiem, postawiłem ją sobie na stole, prysnąłem chyba wodą, także szkiełko tej lampy rozprysło się, prawda? I kawałek tego szkiełka włożyłem na chwilę do wody i przeniosłem nad płomień tej lampy już pozbawionej tego szkiełka. I zobaczyłem, że tam ten płomień się tak wydłuża i ten dymek przylepia się do tego szkiełka. Patrzę, a tam wszystko się rusza, molekuły tego kopcia. Zachwyciłem się tym, co zobaczyłem, jak co tam się pojawiło. To, co powstaje, właściwie jest konsekwentne, jest wynikające z sił natury. Doceniam malarstwo przedstawieniowe, ale uważam, że nasza wyobraźnia też jest bardzo ważna. Ja w tej chwili na przykład mam wizję, jak zamknę oczy, bardziej się czuję, że jestem muzykiem niż plastykiem. Właśnie muzyka dostarcza mi możliwości właściwie kreowania wizji. Biorę instrument i gram, tak jakby nie gram z nut, nie tego, tylko gram, improwizuję. Verbum Panis napisał włoski kompozytor Mite Balducci. Ta msza była napisana na spotkanie młodzieży z Janem Pawłem II. Parę części mszy siostry nazaretanki przetłumaczyły na język polski. Ja zrobiłem aranżację, no i wyszła dość taka lekka muzyka. Jest to wykonanie na poziomie profesjonalnym, bardzo czyste głosy, bardzo nieskażone, bardzo muzykalnie i dynamicznie, z pełnym zaangażowaniem podeszły do całego przedsięwzięcia. No i zadania siostry wybrnęły w 100%. Rewelacja po prostu. Pff.
Fotografią otworkową zainteresowałem się w 2005 roku. Powolutku, małymi kroczkami zacząłem sam się tym interesować i budować swoje aparaty. Moim pierwszym aparatem była zwykła puszka po herbacie, w której wykonałem otwór. I dopiero później, po jakimś czasie, zbudowałem pierwszy swój taki aparat wykonany z puszki PCV, w którym wykonałem otwór. Cóż, generalnie fotografia otworkowa polega na tym, że wykonujemy zdjęcia tym, że taki aparat nie posiada obiektywu. Miejsce obiektywu zajmuje zwykły otwór wykonany szpilką. Ja akurat wykonuję te otwory igłą do akupunktury. Oczywiście możemy wykonywać aparaty generalnie z tektury, z drewna. Za aparat może nam posłużyć nawet pomieszczenie, w którym przesłonimy okno, zostawiając mały otwór. I na przeciwległej stronie ukaże nam się obraz, który możemy wykorzystać na materiale światłoczułym. W zasadzie od początku fotografuję Kraków. Najbliższa w zasadzie w tej chwili jest ta fotografia, którą wykonuję ostatnio. Każda fotografia składa się z 6 niezależnych ujęć, które są łączone oczywiście w aparacie. Stwarzają jedną kompozycję. To się mianowicie wzięło z teorii, która przypuszczalnie powstała w czasach impresjonizmu. Chodzi mianowicie o teorię ruchomej perspektywy, która polega w dużym skrócie na tym, że nie oglądamy pewnego przedmiotu jednym ciągłym spojrzeniem, tylko po prostu rzucamy pojedyncze spojrzenie na dany przedmiot z różnych stron i dopiero w umyśle łączymy je w jeden obraz. Oczywiście to jest moja interpretacja tej teorii, którą przełożyłem na język fotografii.